Witajcie moi kochani w kolejnej recenzji. Zobaczcie, jakie piękne cudo mam Wam dzisiaj do zrecenzowania. Dostałam ją od wydawnictwa Waspos, autorstwa Toma Fletchera, Gwiazdkozaur i Zimowa Czarownica. Ileż ja mam stron? Zaraz Wam tutaj powiem. O, może tak szybko Wam nie powiem. Dobra, 445, więc powiedzmy, że około 450 stron ma właśnie ta cudowna książeczka. To jest oczywiście jej zakładka. A tak wygląda naprawdę. Powiem, że tak. Nie jestem pewna, czy akurat bym zwróciła na nią uwagę, chociaż jest troszkę przyciągająca, ale no w tej okładce to jest po prostu jazda na dwóch kółkach, jeśli chodzi akurat o mój gust. Totalnie moje barwy, no i święta. No czego chcieć tu więcej? Słuchajcie, ja dawno nie czytałam tak świątecznej książki. Naprawdę, ona totalnie rozbrudziła moją wyobraźnię i przypominałam sobie nawet jak w dzieciństwie. Sama oczekiwałam na wizytę świętego Mikołaja. No, głęboko w niego wierzyłam. No i właśnie kochałam ten czas oczekiwania, kiedy tata przyniesie ją do domu, całą choineczkę, kiedy będziemy ją ubierać. No i powiem Wam, że chyba nawet nie próbowałam negować istnienia świętego Mikołaja, no bo przecież wszystkie książki o nim pisały, tak? No to jakby mogło go zabraknąć. I może właśnie dlatego tak emocjonująco odebrałam tą przygodę z Gwiazdkozaurem. Zobaczcie, ja się zakochałam w tych cudownych obrazkach. Zaraz Wam tu pokażę może ich troszeczkę więcej. Dla mnie były totalnie fajne. No i przede wszystkim świąteczne, co by tu nie powiedzieć. No zobaczcie, no kto by nie uwierzył w takiego pięknego świętego Mikołaja. No i co, czcionka wspaniała, widzicie wszystko. I moim zdaniem każde dziecko, czytając właśnie tą książkę, będzie bardzo ją przeżywać. Co tylko moim zdaniem sprawi, że zachęci go do dalszego czytania kolejnych powieści. No bo kiedy ja już przeczytałam na samym początku, że świąt Bożego Narodzenia ma nie być, no to dla mnie był szok. I powiem Wam, że wiedziałam, że ja przecież czytam bajkę, tak? No ale jakoś tak byłam w totalnym szoku, że no ale jak? No i powiem Wam, że tutaj tak wszystko było prawdziwie opisane, takie emocje, takie przeżycia, że no ja się dałam w to po prostu wciągnąć. I właśnie dzięki takim bajkom Święta Bożego Narodzenia stają się wyjątkowe i pełne magii. Ja bym ją poleciła nie tylko właśnie małym czytelnikom, ale nawet rodzicom, żeby właśnie usiedli wraz z dziećmi i zaczęli czytać ją wspólnie. No, moim zdaniem dzieci z pewnością doceniłyby wtedy to, kim są i jak wiele rzeczy może zależeć właśnie od nich. Poznałyby miejsce, gdzie żyje święty Mikołaj i właśnie, co się dzieje z nich skromnymi, nie zawsze, życzeniami. No, a, i ja mam przyrównanie. Dla mnie to było, jakbym czytała na przykład niekończącą się opowieść. Tylko w tamtej książce wszystko pożerała nicość, a tutaj, a to już musicie doczytać. Nie będę Wam zdradzać wszystkiego. I ja wiem, że książek świątecznych jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. No, ale moim zdaniem ta jest naprawdę wyjątkowa. Tu są czary, jest magia, no i sam ten czas oczekiwania, co będzie dalej, czy dzieci przestaną w niego wierzyć. No, no po prostu był hipnotyzujący. I ja wiem, że nie powinnam tego mówić, ale osobiście zachęcam, abyście właśnie tą książkę sprezentowali dzieciom na święta. Fajna też była książka Kosmoliski o planetach, ale ta chodzi tylko o to, że jest typowo świąteczna, żebyście wiedzieli, że ją można podarować przede wszystkim na święta, bo moim zdaniem, gdybyście kupili ją, nie wiem, w lutym czy w marcu, no może niekoniecznie by spełniła swoją rolę. Ale teraz, kiedy nadchodzi grudzień, no to czas pełen magii, słuchajcie. I to jest właśnie druga część tej książki, a poznałam to po tym, że wyczytałam ją, że coś było w pierwszej. Także jeżeli chcecie, możecie czytać ją osobno, bo mniej więcej będzie wprowadzenie, co było w tej pierwszej części. No ale mi się wydaje, że gdybyście kupili właśnie dzieciom dwie, no to byłoby coś wspaniałego. No ja do teraz mam ją w głowie i daję jej ogromne 10 na 10. Nie chcę Wam jej, kurczę, jej cały pokazywać, ale ona naprawdę jest tak strasznie świąteczna. No, po prostu cudowna. Każda historia i każde emocje, jakie tu przeżywacie, to jest coś pięknego. I te obrazki, i to... No wszystko.
Wszystko po prostu, jakby to powiedział mój syn, ja się tą książką jaram. Naprawdę także zachęcam ją. Nawet teraz, jeżeli przeczytacie dzieciom, one będą bardziej na to oczekiwać, będą bardziej chcieli uczestniczyć w tych świętach, bo ta książka właśnie to wszystko sprawi. Sprawi, że docenią to, co też mają, ale będą oczekiwali na pewne rzeczy, no, które dzięki magii wydaje mi się, że się nie spełnią. A wiemy, kto tu pełni magiczną rolę. To ja się z Wami żegnam, bo już dzisiaj ochrypłam. Do zobaczenia w kolejnych recenzjach i pa!